Hotel Panorama Na brzegu parku, czyli pikiety artystycznej, stał Hotel Panorama, gdzie także hrabina przez jakiś czas pracowała jako babcia klozetowa i cioty w nocy przychodziły ze szlaku, aby się u niej poprawić, przepłukać usta po obciągu, zapalić z nią papierosa, łyknąć wódki, kawki i w nogi. Już pierwsza świteś, ale czuję, że jeszcze będę coś miała. Luksusy komuny polegały na tym, że najlepsze orbisowskie hotele wyglądały jak zwykłe bloki obłożone białym plastikiem i z salą konferencyjną na dole. W panoramie windiarą była ciota, w toalecie nudziła się hrabina, a w drinkbarze obsługiwała żyrafa. I co bogatsze cioty koło trzeciej w nocy przychodziły do niej zdrożone ze szlaku na blady mery albo małą czarną, torcik wózetkę i papieroska. Cała panorama była w ciotowskich historiach po prostu skąpana. Płynęła parkiem niczym wielki statek pijany. Ach, Tytanik. Niestety, już zburzona, galeria dominikańska tam teraz powstaje. Żyrafa tak opowiadała. Kurwa, jak do mnie przychodziły nad ranem, co bogatsze, na blady mery, na kawę, na wózetkę, na papieroska, złahane jak bure suki, z jęzorem wywalonym od tego latania za chujem, brudne, z butami w błocie, od po krzakach, z kolanami w błocie, od klękania do obciągu, a ja pytałam, dużo tam się dzieje tonight? A one, nie, nie ma nic, nic nie ma, puchy, puchy. Jak zwykle nic nie ma, puchy nic nie ma, idę do domu chyba. To czego nie idziesz jedna z drugą? Wol mi z drink baru, lepszych gości z NRF-u płoszysz, co na piwki w dojczemarkach zostawiają, zamówi taka herbatę i siedzi. A jeszcze bym klerka poprosiła jeszcze kawkę, jeszcze paczkę Malbor, bo mi się skończyły. A może tu zaraz pijany Niemiec gość hotelowy przyjdzie i mnie do NRF-u zabierze. Won kurwa mówię, bo ochronę zawołam.